parę razy, na pewno poczujecie siodełko, prawda? Już Wam mówię teraz tak. Tutaj mamy pokrętło naprzeciwko Was. Jeżeli hamujecie, starajcie się troszeczkę pojechać na tym rowerze i zahamować czerwoną wajchą do góry. To jest Wasza pomoc, gdyby się cokolwiek działo. Hamujemy, czerwona wajcha do góry. Pozycja numer 1. Ręce leciutko ugięte w łokciach, barki w dół, brzuch wciągnięte. Ręce ugięte w łokciach. Z boku kierownicy. To samo. Leciutko ugięte w łokciach, barki w dół, brzuchy cały czas mają być wciągnięte. Tutaj to słuchajcie, musicie się przyzwyczaić tak naprawdę, że na co dzień mają być wciągnięte. Na wodę chodzimy. Na pewno, cały czas. Żeby pracowały mięśnie brzucha, cały czas muszą być wciągnięte. Ręce w łokciach leciutko ugięte. Czy macie wszystko obciążenie na kole? Tak. Dodajcie, jeżeli macie za mało obciążenie, dodajcie, bo jedną rzecz, którą teraz będę chciała od Was, chcę, żebyście wstali. Pośladki nad siodełkiem. No właśnie. Pośladki nad siodełkiem. Proste plecy i przejście na pozycję numer 3. Cały czas ręce równolegle do kierownicy, leciutko ugięte w łokciach, pośladki 2-3 cm nad siodełkiem. Co mąż powiedział przez telefon? To znaczy ja mu kazałam kupić gazetę, żeby mogła przeczytać sobie piątkowe wydanie, więc kupił, potwierdził, że jestem, tak. I z powrotem potwierdził swoje początkowe, no, że no to teraz mam dużego mola do zagryzienia, no i zobaczymy efekty po 3 miesiącach. Jak minął Pani pierwszy tydzień? Na prowadzeniu dzienniczka. Skupiłam się na dzienniczku, skupiałam się bardziej na tym, co jem. Zobaczyłam, jak dużo rzeczy człowiek wymazuje swojej świadomości, że coś tam podgryza w trakcie dnia, jakieś przekąski. Jak Pani samopoczucie w tym tygodniu? Zdecydowanie lepsze, dziękuję. Jest motywacja? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Coś mi się wydaje, że to jest to i nareszcie się uda, bo przynajmniej będzie dobrym początkiem. Dobrym początkiem, bo myślę, że dopiero po rozmowie z dietetyczką możemy ustalić, ile kilogramów jesteśmy w stanie zrzucić przez te 3 miesiące. Ale jakby nie było, to 3 miesiące na pewno to jest za mało, żeby z tak dużej wagi spaść do poprawnionych kilogramów. Ale myślę, że to będzie tak, jak mówiłam, dobry początek.